Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny let's play na moim kanale. Zagrajmy w Ratchet & Clank A Cracking Time. Dokładnie tak, Ratchet & Clank A Cracking Time. Proszę państwa, dlaczego ta gra? Anoż dlatego, że zobaczcie, wygrała ona w głosowaniu, ponieważ to wy zadecydowaliście, że to wy chcecie oglądać po Sonicu Advance trójce. Zagrajmy w Ratchet & Clank A Cracking Time, więc ja spełniam waszą prośbę i jak widzicie, nagrywam to 7 marca o godzinie 9:22. To jest moje drugie podejście do nagrania tej serii. Tak więc, bez zbędnego przedłużania, rozpoczynamy no gierkę, no co ja tutaj mogę dużo mówić. Tak więc, let's go! No i witam was bardzo serdecznie w title screenie Ratchet & Clank A Cracking Time. Moi drodzy, to jest coś niesamowitego. Bardzo się cieszę, że zabieram się za tę gierkę, ponieważ według fanów to jest jedna z najlepszych gier, jeżeli chodzi o sagę Future. I o kurde, cutscenka. The elders once said, time is a living, breathing thing. Powerful, beautiful, and oftentimes cruel. It can humble the strongest army, shape mountains to its will, and turn entire oceans to dust. But time itself is not free from jeopardy. There are those who seek to control it, corrupt it, change it to suit their dark will. And if that ever happens, the universe will need a true hero to stop it. Are you ready? Okej, okay, powiem szczerze, że to było creepy. Troszeczkę się wystraszyłem, nie powiem, że nie, bo nie spodziewałem się takiej nagłej cutscenki. No ale jak mogliście zobaczyć, to był jakiś inny Lombax i to nie był Ratchet. What the fuck, co tutaj się dzieje? Otóż tego pana tożsamość poznamy dopiero później w grze, dlatego proszę nie zdradzać, jak on się nazywa i jakie są jego inicjały. A teraz przejdźmy do szybkiej synchronizacji, żeby nie było przypału, tak więc... Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Dobra, wchodzimy sobie w opcje. Sprawdzamy sobie, jak wszystko stoi, na jakim poziomie w zasadzie stoją te opcje. Tak więc na początku bym troszeczkę efekty dźwiękowe sobie zwiększył, jeżeli chodzi o głośność. Muzykę dałbym troszeczkę głośniejszą, żebyśmy mogli coś jakby z soundtracku słyszeć. Dialogi oczywiście na maksa, tutaj tak, tak, tak. Napisy dajemy sobie na on, ponieważ czemu by nie? Warto się zawsze zabezpieczyć. Jeżeli chodzi o jasność, no to tutaj delikatnie bym zwiększył. Oczywiście, że tak. Kontrolki, no to wszystko tutaj chyba ma dobrze miejsce. Tak mi się wydaje. Myślę, że tutaj nie ma co zmieniać. I dobra, moi drodzy. Ja sobie delaytnę tylko co jedynie mojego save'a teraz sprzed chwili, ponieważ no mówię, miałem tutaj nieudaną próbę nagrywania. Tamtych rzeczy to już nie będę odkasował, bo po co? I tak, mam od razu małą ciekawostkę, jeżeli chodzi o tytuł tej gry. Otóż nie wiem, czy wiecie, ale pierwotnie Ratchet & Clank A Cracking Time miał nazywać się Clock Blockers. Dlaczego tak miał się nazwać? Nie mam zielonego pojęcia. Tak czy owak... wcisnęliśmy sobie już New Game, tak więc jeszcze raz powtórzę. Wciskamy sobie New Game, dokładnie tak. I mamy tutaj trzy tryby gry. Casual, Medium oraz Hard, czyli trzy tryby, poziomy trudności. O, tak to chciałem powiedzieć. Na początku myślałem, żeby zagrać na Casualu, no bo nie ukrywam, w A Cracking Time prawie że w ogóle nie grałem. Ale myślę, że będzie ciekawie, jak zagramy sobie na Medium.
Po prostu, przy okazji wy się trochę ze mnie pośmiejecie, jak ja będę lamił. A ja przy okazji się pośmieję sam z siebie potem, jak będę to w przyszłości oglądał. Na hardzie nie mam zamiaru ryzykować, dlatego że no... Nie grałem praktycznie prawie, że w ogóle w A Cracking Time, więc... Medium to jest taka bezpieczna opcja, ewentualnie casual. Tak więc... Bez zbędnego przedłużania wciskamy sobie medium. Tutaj delikatnie może sobie faktycznie rozjaśnimy gierkę. I teraz zapraszam do oglądania cutscenki kolejnej. O, jeszcze przy okazji tutaj sobie stworzymy kurde save'a, no bo przecież tamtego wyrzuciłem, no nie? I proszę, oby żeby to się już nagrało za tym drugim razem, żebym nie musiał kombinować. Have I ever told you about my son? Remarkable boy. Quite smart. He was born in a robot factory in the Solana galaxy. But to be precise, he was created much farther away. My son's name is XJ0461, but the universe knows him as Clank. The Zoni are inquiring about our progress. Ah, how much longer must we pretend to be friends with those twits? Sire does not remember. You must fix. Yes, I'm fixing. Stand by for sister board scan. All right, let's see. Favorite color's green. Favorite number's 83 billion and 4.7. Blah, blah, blah. Access denied. Neural safeguard activated. No! No! Oh, locked out again! Get in here, Lawrence! Somewhere in this brain lies the key to the Orbis Chamber! No Orbis Chamber! Your soniness! If we could take but a peek at the chamber! No Orbis Chamber! Chamber is for Sire only! Very well! Then I think it's time our partnership came to an end! Say hello to... Not the hypersonic brainwave scrambler. The hypersonic brainwave scrambler! Apologies, sir. I should have mentioned... The equipment is especially susceptible to sonic weaponry. Backup generator activated. He's awake! Stop him! No to cóż, czas na ucieczkę z tej miejscówki. Jak widzicie, powraca nasz stary, dobry znajomy, doktor Nefarius, wraz z Lorenzem, który po raz pierwszy pojawił się w trzeciej odsłonie z serii Ratchet i Clank, czyli w Ratchet i Clanku trójce. No i ogólnie miał swój taki mały debiut w poprzednim Let's Playu, jaki miał miejsce na moim kanale, czyli Ratchet i Clank Quest for Booty, a dokładnie to tam miał te swoje 5 minut po napisach końcowych. I ta fabuła, która teraz jest, kontynuuje wydarzenia z Quest for Booty i Tools of Destruction, tak więc musimy obecnie spieprzeć z tego miejsca czym prędzej się da, bo Nefarius będzie tutaj nas próbował unicestwić i przy okazji złapać. No, jak widzicie, tam kurde drze mordę na tym wielkim ekranie. Ja pierdzielę, ja mam tylko 5 HP. Spieprzamy stąd. Cholera jasna. Where am I? What is Dr. Nefarius doing here? I'll explain everything as soon as you're safe, sir. But right now, we need to calibrate your ocular response processes. Try looking at the ocular scanner on your left. Okej, musimy teraz sobie tutaj
troszeczkę zeksplorować tego pomieszczenia. Good. Okay. Now look at the one on the right. Got it. All right. Look at the scanner above you. Okej, okay, teraz L1 musimy sobie tutaj właśnie taki tryb włączyć i co? Co teraz? Na co mamy popatrzeć? A, do góry. Good. Now, there's one more beneath you. Got it! You're recalibrated! Now, keep moving! I'll hold them off as long as I can. Warning. Okej, okay, czyli zdaliśmy sobie egzamin. Elegancko. Czyli tak zwany tutaj tutorial. Tak więc, co mogę tutaj powiedzieć dla osób nowych, jeżeli chodzi o doktora Nefariusa? No, doktor Nefarius to jest główny nemezis Ratcheta i Clanka, jeżeli chodzi o całą serię. Oczywiście zadebiutował po raz pierwszy w Ratchecie i Clanku trójce. I za każdym razem, kiedy próbuje schwytać czy to Clanka, czy to Ratcheta, to oni zwykle mu potrafią mu się wymsknąć. Tak więc, no niestety jest on trochę beznadziejnym antagonistą, albo w chuj głupim autagonistą chciałem powiedzieć. To niezły autagonista. No i teraz w akompaniamencie tej pięknej w miarę nawet miejscówki musimy spieprzać czym prędzej się da, dlatego że no... Nefariusa popierdoliło do reszty i atakuje wszystko i wszystkich, no. Nie oszukujmy się. Dobra, tam zamknij mordę, kurde. Przestań tam pitolić farmazony. Lecimy dalej z koksem. Tu mamy na szczęście save pointa. O, i elegancko, możemy teraz wykorzystać, że tak powiem, sytuację. O, jeszcze przy okazji helipak mamy. Elegancko! Swoją drogą, jak mogliście zauważyć, a na pewno zauważyliście, jak wiecie, gra nosi nazwę A Crack in Time, czyli oznacza to, że w tej gierce będziemy trochę manipulowali czasem. Tak więc, no, będzie bardzo interesujący gameplay, nie powiem, że nie. Jestem ciekaw, czy stwierdzę, że to jest akurat najlepsza gra z sagi Future, bo tak jak już wspominałem na początku, fani okrzyknęli tę grą jedną z lepszych, jak nie najlepszych, po prostu, jeżeli chodzi o sagę Future. Obecnie dla mnie najlepsze, jeżeli chodzi o sagę Future, to jest Tools of Destruction oraz Quest for Booty, aczkolwiek być może ta gra zmieni moje podejście i być może wskoczy na miejsce pierwsze, kto wie. Na razie muszę przyznać, że jeżeli chodzi o takie zmiany, to graficznie delikatny widzę progres względem Quest for Booty, co mi się nawet podoba, w sensie może nie jest to aż tak widoczny, ale wydaje mi się, że niektóre tekstury są, nie wiem, lepiej trochę dopracowane. Z tego co wiem, jedyny minus tej gry to jest taki, że cutscenki na silniku gry troszeczkę dziwnie, a raczej brzydko wyglądają. Bardziej te inne cutscenki, te takie najzwyklejsze wyglądają troszeczkę lepiej, jeżeli wiecie o co mi chodzi. No i cóż, co tu mogę dużo powiedzieć, no fajny nawet początek gry muszę przyznać. Ale zobaczymy jak gierka się rozkręci. No oczywiście graficznie, no to standardowo ocenię to, że wygląda to naprawdę bardzo solidnie, jeżeli chodzi o pierwszy taki poziom tutorialowy. I no jak widzicie, no zaczynamy Clankiem, bez Ratcheta. Ciekawe co kurde Ratchet porabiam. To jest doskonałe pytanie, muszę przyznać. No okej, okay, dobra, spoko. A, 3x teraz musimy wcisnąć, dobra. A żeby tutaj się dostać, no kurde, pewnie, że tak. I teraz oczywiście, żebyśmy wyżej się mogli dostać. Bo ja nie byłbym takim idiotą, żeby kurde spróbować dostać się z samego dołu tutaj, no nie oszukujmy się. Trzeba oczywiście robić to wszystko po kolei, poza tym my nie rushujemy. Ja nie lubię rushować w grach, mimo że niejednokrotnie to robiłem i niejednokrotnie w głupi sposób ginąłem. Ale jeżeli chodzi o serię Ratcheta, to tutaj wolałbym mimo co troszeczkę poeksplorować, ponieważ jestem ciekaw każdej tej gry z sagi Future i ogólnie z całej serii Ratcheta i Clanka. Elegancko, elegancko, kurde. Bardzo mi się to podoba. No i dobra. Zobaczmy tutaj, luknijmy, żeby nie było przypału. Może się zielone światełko pojawi. Chcecie na mnie spojrzeć? Nie, no nie chcecie, dobra, wywalone jajca w was. W sumie na tak czy siak
Co? A, że możemy atakować? Dobra, przez chwilę myślałem, że ja mam muszę tutaj, nie wiem, cofnąć się i wcisnąć kwadrat, ale okazuje się, że możemy atakować. Więc fajnie, w sumie. O kurde, a patrzcie w ogóle na nich, co tu się dzieje, co to za autostrada robotów, what the fuck? A, wy frajerzy, wy nawet nie możecie szkła zniszczyć, weźcie tam, idźcie, kurde, utkajcie maczane, co wy odwalacie. Dobra, idziemy z koksem w takim razie dalej. No tu możemy z kolei się schować za tarczą, w sumie nie ma co. Aczkolwiek nie wiem, co tutaj dokładnie... A, poczekaj ta. Hahaha, dobrze. Czas tutaj gra na naszą korzyść w tym momencie. Bo możemy sobie ich tak w taki oto sposób ominąć. No, widzicie, jako Clank na razie zbieramy te śrubki i w sumie, znaczy, właśnie nawet nie wiem, czy mogę to nazwać śrubkami, bo to są koła zębate, więc jako Clank póki co, jak widzicie, zbieramy koła zębate, a jako Ratchet będziemy śrubki zbierać, tak więc no beka w ciul. Dobra, Nefaris, już skończ gadać farmazony, naprawdę, nie jesteś ani wcale śmieszny. Ty tam pewnie tylko się co jedynie odgrażasz, że niedługo Clank pożałuje i tak dalej, no. Ja też tak se mogę, kurde, do monitora zacząć gadać. O, i znowu czas idzie na naszą korzyść, elegancko. No to mam nadzieję, że te platformy się nie spierdzielą do tego czasu, bo trochę lipa by była. Okej. Wyrobiłem się. I teraz raz jeszcze. Mam nadzieję, że teraz też się wyrobię i nie spadnę w jakiś głupi sposób. Ale nic na to nie wskazuje, tak więc bardzo dobrze, to mi się podoba. Halo, halo, dzień dobry, halo, halo, ja tutaj jestem Clank, chciałbym tutaj sobie z wami porozmawiać, bo mamy zresztą o czym, chodźcie moi rówieśnicy. Może kurde Clank w końcu spotka jakichś swoich koleżków. Byłoby fajnie, nie powiem, że nie. O kurde. A co to? O, jeszcze trawkę żeśmy zdobyli. Dr. Nefarious, I should have known you were behind this. Where have you taken me? You don't recognize it? This is your home! The Great Clock! A marvel of science and sorcery, engineered by the brightest Sony in all of existence, and constructed in the exact center of the universe! Give or take 50 feet. I am curious. What lie did you tell the Zoni in your quest for vengeance? Vengeance? You think I went to all this trouble for mere vengeance? They say I'm egomaniacal. Let's just say it's all in the past. Lawrence! Right here, sir. Ready the orb of gratuitous immobilization. Shall I prepare the mnemonic station again? No, I have a better idea. But, sir... Patience, Lawrence. We have all the time in the universe. It's huge. So huge, in fact, that if you lost your car keys in it, they would be almost impossible to find. Luckily for Ratchet, Captain Copernicus L. Quark was on the case. His mission, rescue the Lombax's one and only friend. Yep, without Clank, Ratchet was alone in the universe. Alone. 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 You realize this ship has an ejector seat, right? Sorry?
I guess you could say I've been a little antsy in my pantsy at the thought of getting back into the hero business. Yep. These wild stallions have been in the stable too long. Right. Look, just keep your eyes peeled. Talon says this sector's crawling with mercenaries. Rest easy, my friend. My vigilance is both eternal and peripheral. Warning. Unidentified anomaly detected. Hang on. Shifting to evasive maneuvers. Oh no! We're gonna die! We're gonna die! Oh, good thing I'm wearing clean underwear! Will you shut up? We are not gonna die! A billion! Engage gravimetric stabilizers! Negative. Stabilizers offline. Thrusters offline. Landing force offline. All right. No, we're gonna die. Go! Much for clean underwear. Where the heck are we? Beats me. Perhaps a leisurely stroll through this uncharted jungle will solve the mystery. Tak więc, moi drodzy, jak widzicie, Ratchet wyruszył na poszukiwania Clanka, ale towarzyszy mu w tym wszystkim oczywiście Kapitan Quark. No i co do cutscenki z Clankiem, to jak mogliśmy zauważyć, Nefarious w pewien sposób ubezwłasnowolnił Clanka, ale zanim go ubezwłasnowolnił, to wytłumaczył mu, że miejsce, w którym Clank się znajdował, to jest dom Clanka pod nazwą Wielki Zegar. Tymczasem Ratchet i Quark postanowili się wybrać w podróż w poszukiwaniu Clanka i go uratować. No niestety rozbiliśmy się statkiem i jak widzicie znajdujemy się obecnie na planecie Quantos. I tak szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o takie planety początkowe, nie licząc oczywiście tutorialu Clanka, to ta planeta naprawdę, kurczę pieczone, to jest chyba najpiękniejsza planeta, jeżeli chodzi o początek gry, no nie? Szczerze, naprawdę ona mi się bardziej podoba niż w Quest for Booty na początku. Autentycznie. W ogóle, kurde, to jest pięknie wszystko graficznie przedstawione. Ja pierdziule. Dobra, Quark, zamknij się. Po prostu ja tu chcę na razie wytłumaczyć. Daj spokój, zaraz do ciebie podejdę. W ogóle też ta gierka ma jakieś takie swoje dosyć specyficzne poczucie humoru. Tak więc nie zdziwcie się, jeżeli Ratchet od czasu do czasu będzie kazał takiemu Quarkowi zamknąć dupę. Naprawdę, nie zdziwcie się. Ale patrząc jeszcze tutaj, kurde, no kurczę pieczone, ja pierdziule. Te wodospady, ta woda. Nie no, po prostu ja lubię zwracać na takie rzeczy uwagę. Bardzo przepraszam, jeżeli kogoś to irytuje. No ale naprawdę, ja lubię zwracać na takie pierdoły uwagę. A początek gry jest naprawdę, naprawdę mocny. Tak więc nie pozostaje nam nic innego jak gnać dalej do przodu przed siebie. I uważać przy okazji na ogień, żebyśmy nie stracili naszego zdrowia. Tak więc zobaczmy co i jakie gdzie. Przy okazji ja słyszałem, że bronie w tej grze są strasznie zraszowane. To znaczy możesz podstawową bronią, jakby tą pierwszą bronią przejść jakby całą grę. Ponieważ niektóre bronie są właśnie zraszowane, tak jak zresztą już powiedziałem. No i oczywiście standardowo naszym kluczem będziemy tutaj również atakować przeciwników, bo why not? Ale zanim polecę do góry, zejdźmy sobie na dół, ponieważ na dole są różne ciekawe rzeczy pochowane zawsze. Dokładnie tak. Ammo full. My na razie nie potrzebujemy amunicji. Na razie, jeszcze. Tak samo jak nasze zdrowie jest na fulla. No i cóż, warto było tutaj zejść. Ale fajny wodospadzik. Dobra, idziemy dalej. Naprawdę, ja lubię na takie rzeczy zwracać uwagę, tak więc nie zdziwcie się, jeżeli na takie pierdoły dla niektórych będę zwracał uwagę. Ratchet! Nature is attacking!
O kurde, deszcz już się rozpadał. O nie, nie jest dobrze. Halo, halo, proszę nie padać, deszczyk. Halo, halo, proszę się uspokoić. Nie no, dobra, lubię deszcz. Szczerze, wolę nawet deszcz niż śnieg, co niejednokrotnie mogliście chociażby zauważyć po mnie, że jakoś nie kwapię się do zimy. Wolę jakby, jak deszczyk trochę popada, bo wiecie, po deszczu jest zawsze mokro, a po śniegu zawsze taka klucha dziwna zostaje. Dobra, mamy tutaj jakiegoś boosta, ale ten boost póki co się nam chyba nie przyda, bo nie mamy jakby żadnego gadżetu, który pozwoliłby nam dostać się tam dalej. Tak więc, tja.